Dobra. Co to jest dzień wstąpienia? To dzień, kiedy smocze plemię powróci do domu, kiedy spotkam się ze swoim rodzeństwem i wzniesiemy się ku gwiazdom, by powrócić tam, skąd przybyliśmy. To jest dzień wstąpienia. A więc wrócicie tam, skąd przybyliście? Tak. Kiedyś. Kiedy wszystko będzie gotowe. Kiedy co będzie gotowe? Nie odpowiem na to pytanie. No, oczywiście. Nie musisz tego wiedzieć. Ale chcę. Muszę wiedzieć, gdzie znajdują się wrota do Krainy Strażnika. A więc przyszłaś do mnie? Powiedziano mi, to znaczy powiedzieli mi ci, którzy coś wiedzieli. Powiedzieli mi, że jeśli ktoś w ogóle to wie, to na pewno ty. Tak, wiem. Przy podziale ziemi zostawiono otwarte wrota. Tam zbudowano wieże. Ale wrota się przesunęły. Kiedy stworzono Starki i Arkadię, to te wrota przesunęły się w jakieś inne miejsce. W niebo. Pomiędzy gwiazdy. Fajnie, że wreszcie ktoś Ale wie. Ale gdzie? Cokolwiek. Wiedziałem, że przyjdziesz. Twoja wędrówka wcale nie była taka cicha. Nawet tutaj, na dole, cały czas cię słyszałem. Rozmawiałem z ludźmi mroku. To moi posłańcy przygotowali dla ciebie mapę, która zaprowadzi cię do wyjścia, którego szukasz. Wiedziałeś, że przyjdę, więc dlaczego? No dobra, wiem, że to głupie pytanie, ale dlaczego wcześniej nie wysłałeś tych swoich ludzi mroku? Oszczędziłbyś mi wiele czasu i wysiłku. Boisz się czasu i wysiłku? Nie, ale chodzi o zasadę. Wcale nie. Miałaś wypełnić proroctwo. Miałaś cel, zjednoczenie moich dzieci, żeby je przygotować. To było ważne i za to ci dziękuję. Teraz chcę spać. Fajnie. Mówiłeś coś o mapie? Właśnie. Mają ją ludzie mroku. Spotkają się z tobą. Zabiorę cię do nich. A miałeś spać? Co? Teraz? Tak. Trzymaj się. Proszę, jesteśmy na statku ludzi mroku. To jest jeden właśnie z tych ludzi mroku. Takie zakapturzone postacie. Ale April coś jeszcze tu napisała fajnego. Poczytajcie sobie. I cóż, co mamy tu? Statek otacza gęsta mgła. Wygląda bardzo tajemniczo. Przez tę mgłę
Nie widzę, dokąd zmierzamy. Wyglądam jak prawdziwy żeglarz. Nie widzę jego twarzy, ale to chyba człowiek. Jest wysoki, ma na sobie czarną szatę. To jeden z ludzi mroku, kimkolwiek oni są. Właśnie. To jeden z ludzi mroku. Pogadajmy z nim. Dzięki, że zabraliście mnie na pokład. Kim jesteś? Dobre pytanie. Myślałam, że... To znaczy, czy starożytny smog nie... No dobra. Jestem April Ryan ze Stark. A ty pewnie jesteś... mrocznym człowiekiem. Ale kim jesteś? Ja... jestem tylko studentką. Nie jestem nikim niezwykłym. Wręcz przeciwnie. Kim jesteś? Nie jestem. Jestem tylko... Jestem przywoływaczką wiatru. Jestem ukoicielką wody. Jestem April Bandu Ambata z ludu Banda. I Kang Angla z ludu Venarów. Jestem skoczkiem. Pewnego dnia zostanę 13. strażnikiem i będę strzegła równowagi. Jestem April Ryan. Oto kim jestem. Tak, to ty jesteś falą. Falą. Dlaczego jestem falą? Masz cel. Odgrywasz ważną rolę we wszechświecie. Fala to ktoś, kto prowadzi ludzi i wydarzenia w kierunku zmian ku przyszłości. Ja to robię? Jesteś falą. Po twoim przejściu zostają koła na wodzie i rozchodzą się daleko. Nigdy nie giną. Dzięki twojej podróży zmienią się oba światy. Twierdzisz, że wszystko, co robię, ma wpływ na wszechświat? Nie możesz przed tym uciec. Jesteś falą. Nieźle. Niebieski smok powiedział mi, że macie dla mnie mapę. Tak, mapę gwiazd. Sporządziliśmy ją dla ciebie w naszej bibliotece. Pilnuj jej jak oka w głowie. To jedyny egzemplarz. Tak jest. To dość dziwnie wyglądało. Szukam starożytnego kamienia, który dostaliście od ojców. Przyszłaś tutaj po kamień. Oczywiście, że go mamy. Inaczej nigdy nie znalazłabyś się na naszym statku. Wszyscy tylko czekają, aż się zjawię, żeby mi coś dać. Właśnie. Kto by pomyślał, że szukanie przygód będzie takie łatwe? Mylisz się. Zapewniam cię, że nie zawsze tak będzie. Ale oto nasz kamień. Powierzamy ci go zgodnie z tym, co powiedzieli ojcowie, kiedy dawali nam go na przechowanie. Super. Mamy kolejną część. Czy moglibyście zabrać mnie do Markurii? Dysku? Dobrze. Będziemy lecieć całą noc, ale o brzasku powinniśmy dotrzeć na miejsce. Fajnie. Dobrze. Dziękuję. Możesz tu odpocząć i przespać się w czasie lotu. Płomienie zapewnią ci ciepło, ale nie oddalaj się zbyt daleko. Moi bracia nie lubią obcych. Będę o tym pamiętać. Zostanę tutaj. Dobrze. A teraz śpi. Pa, pa. Myślałam, że coś się skrzaczyło, ale jednak nie. To dobrze. April, wstawaj. Nie wyleguj się. Jak się spało?
Bardzo wygodnie, dziękuję. Gdzie jesteśmy? W porcie Markurii. Ale przecież tu nie ma żadnych statków. Właśnie. Nie wiem dlaczego. Musimy cię tutaj zostawić. Mamy inne obowiązki. Nieś swą falę ku przyszłości, April. Cokolwiek to znaczy, spróbuję. Fajnie. Gdzie się podziały wszystkie statki? Zniknęły? To nie może być dobry znak. Miasto wygląda dziwnie spokojnie. Nie ma ludzi, a niebo... O, to nie są zwykłe chmury. Wyglądają jak dym. Co tu się dzieje? No właśnie, dobre pytanie. Jak zauważyliście, port Markurii diametralnie się zmienił. Nie ma żadnych statków, a wygląda to dość mrocznie. No, ale jesteśmy w następnym rozdziale. Ja tylko pokażę wam pamiętnik. Co ciekawego tu jest? Zapiszemy jak zwykle. A, tu sobie zapiszę. I tutaj się z wami rozstanę do następnego razu. Rozdział 9, rozdział Cienie. Będzie troszkę mroczniejszy, chyba krótszy, z tego co mi się kojarzy. No i zacznie się robić coraz bardziej niebezpiecznie, bo na razie było tak, no, dosyć lajtowo, można powiedzieć. Nie licząc tam może żerlicy jakiś czas temu. No a teraz to już będzie się robić coraz bardziej niebezpiecznie. No. Także to by było na tyle w tym odcinku i zapraszam do kolejnego. Nie chcę za bardzo się tu ruszać, bo się włączy skrypt. No. I także żegnam was czule i zapraszam do kolejnego odcinka, w którym będziemy przechodzić rozdział 9, potem 10, 11, 12 i 13. No, jeszcze trochę tego zostało, ale co niektóre rozdziały są dosyć krótkie, więc może szybko to pójdzie. No. Także już do zobaczenia. Cześć.